małżeństwo, jego zabranianie oraz wstrzymywanie się od pokarmów. Pytanie. Którzy zabraniają zawieranie związków małżeńskich, przyjmowanie pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Pierwszy list Tymoteusza, 4:3. Proszę o komentarz. Odpowiedź. Myślę, że jest to bardzo piękne. Każde słowo Boga jest dobre. Nie mam nic przeciwko temu. Nigdy nie zabraniałem małżeństwa, a jeśli ktoś myśli, że zabraniałem, myli się. Mówię tylko za apostołem, że kto wstępuje w małżeństwo, dobrze czyni, lecz kto nie wstępuje, czyni lepiej. Zaś co do powstrzymywania się od spożywania pokarmów, osądźcie sami, do jakiego stopnia jest to dla was dobre, albo jakie pokarmy najlepiej służą waszemu zdrowiu.